Po raz pierwszy gościmy w Otwocku prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Cieszę się w związku z tym, że mogę się z Państwem spotkać i złożyć gratulacje, bo akurat tak się złożyło, że przyjechałem pierwszy raz wprawdzie, no ale na stulecie miasta. Chcę Państwu złożyć najserdeczniejsze gratulacje i życzenia z okazji stulecia miasta, które chociaż znajduje się blisko bardzo Warszawy, bo to do centrum Warszawy tylko 23 km, więc mówi się, że dzisiaj należy do aglomeracji warszawskiej, ale ma jednak swoją bardzo niezwykłą specyfikę. Choćby przez te absolutnie unikatowe, wręcz w światowej skali, zabytki, które są związane z przeszłością miasta jako uzdrowiska. Uzdrowiska od 1924 roku, przez wiele lat centrum leczenia chorób płuc, przede wszystkim panującej tam gruźlicy. Nie ma wprawdzie uzdrowiska, ale proszę Państwa, co na pewno zostało? No, został na pewno świetny klimat, zostały na pewno piękne lasy, a więc także i zdrowa, dobra atmosfera życia i została piękna architektura, która wprawdzie dzisiaj wymaga odnowienia i renowacji, ale wiem, że władze miejskie czynią w tym kierunku w ostatnich latach wiele, aby te perły architektury drewnianej, właśnie w wielu przypadkach autorstwa Andrulliego, zostały tutaj zachowane. I to na pewno jest wielkie bogactwo miasta. Otwock bardzo ciężko przeżył tragedię II wojny światowej. Liczba mieszkańców miasta zmniejszyła się o 1/3, ale patrząc proporcjonalnie do całości naszego kraju i wszystkich miast, to Państwo właśnie, jako mieszkańcy Otwocka, macie najwięcej drzewek w Instytucie Yad Vashem i najwięcej obywateli Otwocka jest tam właśnie wpisanych. Jako tych, którzy dawali dowód nie tylko Rzeczypospolitej przyjaciół, tej Rzeczypospolitej, w której ludzie razem umieli współżyć, ale przede wszystkim Rzeczypospolitej opartej na silnych wartościach, na wielkiej wartości człowieczeństwa, na wielkiej wartości pomocy bliźniemu i gotowości do ryzyka nawet własnego życia, bo przecież tak było wtedy, kiedy inni znajdowali się w trudnej sytuacji. To jest, proszę Państwa, wielka i piękna spuścizna, z której Państwo musicie być dumni. Cieszę się, że mogę się z Państwem spotkać, bo oczywiście na pewno Otwock ma na przestrzeni ostatnich lat czy dziesięcioleci wielu nowych mieszkańców. Zresztą myślę, że wielu ludzi wybiera właśnie Otwock i powiat otwocki z tego względu, że jest to po prostu piękne, niezwykle urokliwe, ale też i zdrowe miejsce do tego, aby mieszkać, aby wypocząć po pracy. Więc też i osób przyjezdnych jest bardzo wiele. Otwock to jest moje miasto i tak naprawdę dopiero dzisiaj z tej perspektywy i z takiego dystansu mogę doceniać to, co w Otwocku otaczało mnie od zawsze. Sprowadziłam się tutaj tylko na 2 lata i od tego czasu minęło już prawie 20. Zakochałam się w tym mieście absolutnie, w jego historii, w tym jego niezwykłym położeniu. I już teraz moje wnuki to jest 6. pokolenie, które mieszka w Otwocku. Także dziadek przybył już jako dorosły człowiek, młody, tutaj brał ślub i ojciec urodził się też w Otwocku. Tutaj chodziłam do szkoły, tutaj się urodziły moje dzieci, tutaj po raz pierwszy się zakochałam, tutaj miałam pierwsze randki. Cała historia, która stawała mi przed oczami, gdy patrzyłam na stare drewniane budynki. Historia związana z Michałem Andriolim, z żydowskimi korzeniami Otwocka również, sprawiała, że wyobraźnia zaczynała pracować. Ja to miasto widziałam zupełnie w inny sposób.
ten stary Otwock zaczął na tyle we mnie żyć, że chciało mi się pisać o tym, co było, jak przeszłość ma duży wpływ na to, jak wygląda nasze obecne życie. Kiedy przyjeżdżali do nas ludzie, mówili, że w Otwocku się inaczej oddycha. Wszyscy w ogóle zwracali na to uwagę, że jak się wsiadło w pociąg i się otwierają tylko drzwi w Otwocku, to że tu się inaczej, że można tak zaczerpnąć powietrza. Ja nigdy nie zwracałem na to uwagi, ale teraz, kiedy ja przyjeżdżam do mamy na przykład z dzieciakami, to rzeczywiście tak jest. Skąd by się nie wracało, tu się rzeczywiście inaczej oddycha. I klimat w ogóle tych drzew i tego, że to całe miasto jest w drzewach, to jest coś niesamowitego, to jest jakiś unikat. Niezwykłe przypadki osób ówcześnie znanych, które do tej pory są symbolami polskości, które miały swoje związki z Otwockiem, cały czas przewijają się w świadomości tego miasta. To w jaki sposób wychowuje się tutaj dzieci, bo to był główny powód, dla którego w Otwocku pozostaliśmy. To jest tak blisko Warszawy, a z drugiej strony trochę jak na wsi. 10 minut do rzeki. No i oczywiście klimat, mikroklimat, który tutaj w Otwocku jest znany od czasów jeszcze przedwojennych, kiedy stało się to miasto uzdrowiskiem. To było bardzo fajne, mieliśmy bardzo dobrych nauczycieli. Przechodząc do liceum, wszędzie się mijało takie drewniane budynki. I to było dla mnie zawsze normalne, że te drewniane budynki wszędzie są. Po jakimś czasie, czyli jak już miałem naście lat, to dowiedziałem się, że to jest Schwiedermeier, te drewniane budyneczki, które dla mnie są codziennością. Okazało się, że są jakimś też ewenementem na skalę nie tylko tutaj naszą ogólnopolską, ale w ogóle okazało się, że nasz Otwock ma swoją własną architekturę. Historia Otwocka to nie jest 1916 rok tak naprawdę. Na to spojrzeć trzeba troszeczkę wcześniej, kiedy ówczesny celebryta sprowadził się tutaj do Otwocka i sprowadził pierwsze domy tak naprawdę z wystawy światowej. Wtedy to się wydarzyło. Wtedy zaczął się Otwock i wtedy zaczęło to miasto żyć. Po powstaniu kolei drogi żelaznej nadwiślańskiej i powstaniu budynku, tam koncentrowało się życie towarzyskie tego miasta, czyli letnicy urządzali sobie tam bale, kawiarenki, spotkania towarzyskie, czyli tak naprawdę chęć rozwoju tego miasta chyba można przez to rozumieć, że nawet dworzec kolejowy skupiał ludzi. Święto mamy! Ja to...
1944 roku byłam małym dzieckiem w wieku przedszkolnym i pamiętam te ostatnie naloty na zakończenie wojny. No, dzieciństwo oczywiście po wojnie było raczej biedne. Również kiedy stałem się trochę starszy, to okazało się, że Otwock jest jedynym miastem w Polsce, który ma reaktor jądrowy, co również robi wrażenie. To, że mamy dużo takich elemencików, właśnie takich, ten reaktor, te sosny, te Schwiedermajery, składa się na fakt, że nasze miasto jest naprawdę wyjątkowe, możemy być z niego dumni. Przecież nawet matka Juliana Tuwima mieszkała w Otwocku. Ernest Bryl jakiś czas mieszkał w Otwocku. No, Hanna Kral chodziła tutaj do szkoły. Później się wprowadziła Sława Przybylska. Ze współczesnych już znanych dosyć pisarek jest właśnie Magda Kordel. Jak była zima, to pamiętam, jak dziadek wyciągał takie wielkie, stare sanki. Jak szliśmy na długie, długie spacery, ta rzeka skuta lodem, ten cały świat, te sosny, które były całe w śniegu. No to jest bajka i to nie wszędzie można to znaleźć. Mamy taką rzekę, do której nieważne, czy masz 2 lata, czy 15, to można wejść i tak naprawdę masz wodę do kolan najwyżej. Ale ta rzeka, w której można było jakieś łowić ryby, ale przede wszystkim tarzać się, szaleć, chlapać i tak dalej, to jest moje takie, to z tym mi się kojarzy dzieciństwo. Mimo że ciężkie warunki były materialne w większości rodzin, ale bardzo mile wspominam, nas było 4 rodzeństwa. Świder to był prawdziwy raj. Całe wakacje to właściwie był Świder. Bardzo fajnie, że wraca Otwock nad rzekę. Znaczy, jak ostatnio poszedłem na spacer z dzieciakami, to było bardzo dużo tam ludzi. Jeżdżą na rowerach, chodzą na plaży. Na plaży też zresztą byłem, tej oficjalnej otwockiej. Kiedyś nie mieliśmy dawno temu takiej oficjalnej plaży i były to takie dzikie plaże trawiaste, chociaż mamy taki jeden na zakręcie, taką plażę, która się zrobiła naturalnie. Jest to pewnie jeden z meandrów naszej rzeki. Zresztą nad rzeką Świder jest kilka takich magicznych miejsc. Czasami mi się zdarza, że jak mam jakąś trudną decyzję do podjęcia, to w ogóle sobie znikam nad rzeką Świder i jestem sam i sobie płynie rzeka, a takich miejsc można znaleźć tutaj naprawdę mnóstwo. Mamy coś, co powinniśmy docenić, bo nie ma takiego drugiego miasta tak naprawdę, które by było tak pięknie sentymentalne, jakim jest właśnie jak Otwock. Chociażby takie wypady na bazarek, nasz bazarek otwocki, na którym można nie dość, że zakupić świeże produkty, nie dość, że pomóc naszych rolników, którzy przecież wiadomo, że tutaj muszą żyć i robi się coś dobrego, to jeszcze dodatkowo można spotkać masę znajomych, zatrzymać się, wymienić uwagi, przywitać. I to jest coś niesamowicie, moim zdaniem, pozytywnego, coś, czego nie znajdziemy już w tej chwili wszędzie. Duże miasto gna, Otwock płynie. Dla tych, którzy lubią jeździć na rowerach, to można polecić Otwock, bo to jest po prostu, kurczę, mekka rowerzystów. To jest tyle szlaków rowerowych i można zrobić sobie z Otwocka, znaczy przyjeżdżając skądkolwiek i wysiadając na naszym starym dworcu otwockim kolejowym, można wsiąść na rower i pojechać albo na bunkry, albo na bagna, na torfy, albo gdzieś tutaj po lasach, albo nad rzekę. No jest tutaj co robić, ewidentnie. Sporo warsztatów, mamy sporo... W Muzeum Otwockim sporo się dzieje. Są organizowane koncerty. Naprawdę żyje i mi się wydaje, że tylko od nas zależy, czy my to będziemy chcieli dostrzec i w tym uczestniczyć, czy nie.
Mieszkam w Warszawie, studiuję też w Warszawie, ale znajomych mam tutaj w Otwocku. Cieszę się, że Otwock organizuje takie fajne eventy dla młodzieży, dzięki czemu ostatnio ze znajomymi mieliśmy przyjemność skoczyć na taki naprawdę mega event motocrossowy. A kocham motory, więc no, cieszę się, że miałem możliwość być w takim miejscu. Eventów Otwock organizuje też różne koncerty. Ostatnio byliśmy na pikniku Lato z Radiem. Oczywiście witam szanowną jedynkę, która zechciała swój ostatni koncert odbyć w Otwocku. Myślę, że bawimy się bardzo dobrze, prawda? Się boi, najmniejszym nawet twardzie, proste słowa w barwach, są myśl najdalej. Prosto z Ameryki, tak buzuje krew góra, gdy nikt zwiertnie czarny. Jednym z takich wydarzeń, które w Otwocku już ma miejsce właściwie cyklicznie i powtarza się co roku, jest koncert kolędki pastorałek, który odbywa się w kościele świętego Paula. Tworzyliśmy historię naszego miasta i dalej ją będziemy tworzyć i rozwijać. Cieszę się ogromnie, że wszyscy Państwo włączyliście się w te przepiękne obchody stulecia naszego miasta. Miasto, kochani, to jest żywy organizm, ale my, mieszkańcy, jesteśmy jego sercem. Miastu Otwocki, wszystkim jego mieszkańcom składam najserdeczniejsze życzenia kolejnych 100, 200, a może i 500 lat w dobrej formie. Nie wycinajmy więcej drzew, niech ten Otwocki, te sosny u nas zostaną, bo to jest chyba symbol naszego miasta. Dobrze byłoby, gdybyśmy kontynuowali takie trendy i żeby za 100 lat były takie miejsca, gdzie skupia się cała społeczność tego miasta, kiedy wszyscy mieszkańcy idą w takie miejsce jak dworzec kolejowy i tańczą przy muzyce tamtych czasów, za 100 lat. Oprócz tych starych, dobrych, wydeptanych ścieżek, którymi chodzili nasi dziadkowie, pradziadkowie, żeby powstały nowe drogi, nowe ścieżki, którymi będą chodziły nasze dzieci, nasze wnuki, następne pokolenia. I tego Wam wszystkim oraz sobie bardzo, bardzo serdecznie życzę na kolejne 100, 200 i 300 lat. Jeszcze raz Państwu życzę wszystkiego dobrego i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę naszemu miastu dalszego rozwoju, tak aby następne pokolenia były dumne z Otwocka jako miejsca, które wybrały na swoje zamieszkanie.